Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże, witam Szanowni Państwo w programie Jaka jest Prawda, a dzisiaj moim rozmówcą pan profesor Paweł Skrzydlewski, filozof, rektor Akademii Zamojskiej. Dzień dobry, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Pana i wszystkich telewidzów. Dzisiaj weźmiemy w obronę Feliksa Konecznego, który jest atakowany przez lewicowe media. Otóż wielkie dzieło zostało rozpoczęte w Polsce, wydanie wszystkich dzieł Feliksa Konecznego, dzieła zebrane, wydawane przez Fundację Kwartalnika Wykręci. Wstęp do tego pisze pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji. No i właśnie taki projekt wywołuje oczywiście furię, wściekłość lewicy, która uważa, że o Feliksie Konecznym należałoby zupełnie zapomnieć, bo był rzekomo żydożercą, a co najmniej antysemitą. I taki artykuł można było niedawno na OKO.press przeczytać. Bardzo poważny, no poważne pieniądze chyba w to zostały zainwestowane, bo długi tekst, ktoś się napracował, żeby różne cytaty z Feliksa Konecznego znaleźć i je w odpowiednim kontekście przedstawić, tak aby go zaprezentować właśnie jako antysemitę. Pan profesor jest doskonałym znawcą myśli Feliksa Konecznego, dlatego mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj odkłamać ten wizerunek, nawet nie wizerunek, ale tę czarną propagandę lewicową i pokazać, że Feliks Koneczny bynajmniej antysemitą nie był, panie profesorze, a może jednak był. Szanowny panie redaktorze, drodzy widzowie, każdy, kto czyta dzieła Konecznego, wie, że to był po pierwsze człowiek posiadający rozum, dobrą wolę, to był także katolik, to był także człowiek, który szanował wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia, przekonania, koloru skóry. W związku z tym wszelka forma rasizmu, wszelka forma bezzasadnej dyskryminacji kogokolwiek, no wyraźnie zdaniem Konecznego jest świadectwem braku używania rozumu, jest jakąś chorą formą działania. Z całą pewnością trzeba powiedzieć wyraźnie, nigdy, ale to przenigdy nie można Konecznego oskarżać o jakiś antysemityzm, rasizm, jakąś tutaj ideologię, która namawiałaby do wykluczenia czy łamania jakichś przyrodzonych praw. O tym mu pisał wyraźnie pod sam koniec cywilizacji żydowskiej, kiedy właśnie mówił o tym, że no, antysemityzm urąga rozumowi, jest świadectwem no, braku no, po prostu normalnego życia. Co innego jest jednak krytyka cywilizacji, kultury, co innego jest dostrzeganie pewnych braków, które funkcjonują w ramach cywilizacji żydowskiej, ale to przecież właśnie nauka polega i normalny dyskurs kulturowy polega na tym, żeby te braki znać, pokazywać, wyjaśniać i oceniać. I z całą pewnością Konieczny należy do tych, którzy doskonale te braki cywilizacji żydowskiej akcentował, wymieniał, wyjaśniał. No i wiadoma rzecz, no, ktoś, kto robi to rzetelnie, naraża się i ten atak, który dzisiaj ma miejsce, on na Konecznego, on wypływa z wielu źródeł. Przede wszystkim z tego powodu, że ciągle próbuje się nam wmówić Polakom, że my w nauce nic nie znaczymy, nigdy nie znaczyliśmy, a tymczasem właśnie mamy takiego naszego polskiego Arystotelesa, bo to określenie przypisujemy Konecznemu i to określenie przypisywał chociażby świętej pamięci Mieczysław Albert Krąpiec, że czym jest Arystoteles dla metafizyki, dla filozofii, tym jest Feliks Koneczny dla wyjaśnienia spraw społecznych. No i to może kogoś boleć, no ale co nas to obchodzi, że kogoś boli? Co nas to obchodzi? Szanujmy siebie, postarajmy się jakby bronić tego, co dobre, prawdziwe i cieszyć się, że pojawił się taki człowiek, który przez blisko 90 lat, bo życie Konecznego ponad 80 lat trwało, służył dobrze Panu Bogu, ojczyźnie i cywilizacji Zachodu. Taka jest odpowiedź moja. Naszym widzom przypominam, że 2 lata temu z panem profesorem cały cykl programów o Feliksie Konecznym nagraliśmy, więc mogą państwo do tych programów sięgnąć i się z myślą Konecznego także w takiej formie zapoznać. Ale jeszcze panie profesorze, trochę pociągnę ten wątek tych ataków, bo w tym artykule przeze mnie wspominanym mogłem przeczytać, każdy może przeczytać, jak mówi pani profesor Alina Cała, tam cytowana, że Koneczny rzeczywiście od rasizmu był daleki, ale podjął próbę zbudowania katolickiego,
antysemityzmu, bez rasizmu, gdzie mieli być Żydzi krytykowani na podstawie ich kultury właśnie, ale takiej kultury, która jest już, że tak powiem, niemalże Żydom wrodzona, więc tutaj pani Alina Cała mówi, no niby tej rasy nie ma, ale ta kultura jest tak głęboko zakorzeniona, że niejako ją zastępuje, a więc katolicka próba stworzenia ideologii antysemityzmu? No, panie redaktorze, to jest jakieś głębokie niezrozumienie. Jeśli sięgniemy do czołowego dzieła Feliksa Konecznego Wielości Cywilizacji, jeszcze napisanego tuż przed II wojną światową, tłumaczonego na język angielski, dzieła, które sam Arnold Toynbee czytał i znał, do którego pisał przedmowę najwybitniejszy historyk brytyjski, którego trudno oskarżyć o jakąś tutaj formę antysemityzmu, to znajdziemy tam w tymże dziele Konecznego jasne pokazanie tego, że cywilizacja jest przede wszystkim dziełem kulturowym. Ona wcale nie jest osadzona genetycznie. W związku z tym nikt się tak naprawdę nie rodzi ani łacinnikiem, ani tak naprawdę Żydem, ale staje się poprzez dobrowolne, świadome i czasami nieświadome decyzje. W związku z tym cywilizacja leży po stronie raczej intelektu i woli niż genów. W związku z tym przypisywanie Konecznemu jakiejś takiej teorii, która genetycznie wpisywałaby w Polaków antysemityzm, no to jest raczej narracja, którą znamy od przedstawicieli świata żydowskiego, którzy oskarżają Polaków o to, że wyssali z mlekiem matki antysemityzm. Zresztą tego typu sformułowania no, o antysemityzmie padają w stosunku do bardzo wielu ludzi i są też przecież bardzo nieprecyzyjne, bo semitami są również w dużej mierze Arabowie. W związku z tym no, trzeba wiedzieć, o czym się mówi. Mnie się wydaje, że tak mówiąc oględnie, bardzo wielu krytyków Konecznego po pierwsze go nie zna, po drugie, jest do nich uprzedzony, ci krytycy są do Konecznego uprzedzeni, a po trzecie, no, patrzą na to, co Koneczny pisze przez pewną maskę, przez pewnego rodzaju szkło, które deformuje jego prawdziwą myśl. Ja przyznam się Państwu szczerze, spędziłem nad studiami nad Konecznym wiele lat, bo właściwie zaczęło się to początkiem lat 90., więc mamy 2022 rok, to było jakieś 30 lat. W związku z tym starałem się dużo Konecznego przeczytać. Nie przeczytałem wszystkiego, bo tak wiele jest tych prac, zwłaszcza historycznych, ale te prace, które dotyczą kultury, cywilizacji, myśli politycznej, społecznej, prawnej, państwowej, są mi dobrze znane i proszę Państwa, trudno właśnie znaleźć takiego właśnie autora, który tak dorzecznie wskazywałby chociażby potrzebę przenikania się narodów na bazie cywilizacji łacińskiej, współpracy różnych kultur na bazie jednej cywilizacji. W związku z tym jest to raczej taki autor, który właśnie działa i tworzy po to, żeby pokazać prawdę i zjednoczyć ludzi, niż po to, żeby podzielić. Dzisiaj atakuje się Konecznego przede wszystkim za to, że pokazuje, iż nie ma równości cywilizacji, że mówiąc krótko, są cywilizacje gorsze i lepsze, a miarą cywilizacji jest to, jak ona doskonali człowieka. W związku z tym tutaj kryterium oceny nie jest kulturowe czy cywilizacyjne, tylko natura ludzka. I widzimy, że są cywilizacje, w których może funkcjonować nauka, są cywilizacje, w których można moralnie, w sposób wolny się rozwijać, tworzyć sztukę, są cywilizacje, w których kwitnie życie duchowe, religijne człowieka, są cywilizacje, które człowieka okaleczają, sprowadzają niemalże do zwierzęcia czy do majątku naczelnika państwa. W związku z tym no, to się może komuś nie podobać, no ale taka jest prawda. A te lewicowe ataki, panie profesorze, tworzą zupełnie mylne, całkowicie fałszywe wrażenie, jakby Feliks Koneczny był zafiksowany na punkcie żydowskim, jakby właśnie się głównie Żydami zajmował, a tymczasem gdyby zechciał pan profesor w kilku słowach o teorii cywilizacji, nauce o cywilizacjach Feliksa Konecznego powiedzieć, bo przecież o Żydach pisał tylko i wyłącznie dlatego, że stworzyli pewną jedną odrębną cywilizację, a Feliks Koneczny wszystkie je
opisywał, bynajmniej na Żydach zafiksowany nie będąc. To tylko drobny wycinek jego prac tak naprawdę. To prawda, słusznie zwraca pan uwagę na to, że trzeba patrzeć na twórczość Konecznego integralnie. Pamiętajmy o tym, że Koneczny urodził się w 1862 roku, był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa, także tego wydziału, w którym bardzo silnie funkcjonowała filozofia, i zadał sobie jako uczony przede wszystkim, który też podróżował po świecie, bo był i w archiwach watykańskich, studiował różne rzeczy, przede wszystkim takie pytanie, no jak zrozumieć historię, przeszłość, czy przeszłość jest dziełem wybitnych jednostek, jest efektem przypadkowych zdarzeń, czy też jest jakiś czynnik, który de facto daje rozumienie i podstawy do jakiegoś ujęcia historii, przeszłości, a przez to także życia społecznego, i powiedział, że no, jest to cywilizacja. Pamiętajmy o tym, że Koneczny zaczyna jako historyk od studiów bardzo, jakby to powiedzieć, wnikliwych, dotyczących średniowiecza. Tutaj bada najdawniejsze stosunki Rzeczpospolitej z Inflantami, to jest XIII-XIV wiek. W związku z tym on jest przede wszystkim historykiem. Rozprawa habilitacyjna Konecznego, bardzo ważna dzisiaj i ważna również tuż po I wojnie światowej, dotyczy Rosji. I to jest właściwie pierwsze ujęcie historyczne, rzetelne dziejów Rosji, jakie ukazało się w literaturze światowej. Także Koneczny zajmował się wieloma rzeczami, także cywilizacją bizantyjską. W związku z tym, no, badając tutaj różne typy kultur, cywilizacji, no, nie mógł się odnieść także do cywilizacji żydowskiej, która bardzo silnie była reprezentowana w przedwojennej Polsce, w całej właściwie Europie, to właśnie zbrodnicza, nazistowska działalność narodowego socjalizmu obecnego w Niemczech, w państwie niemieckim, przyjętego przez naród niemiecki, doprowadziła do antysemityzmu, który doprowadził do obozów koncentracyjnych i do tej całej wielkiej zagłady, która tam dzisiaj jest liczona w milionach istnień ludzkich. No i proszę Państwa, sprawa ważna, żeby patrzeć na Konecznego, szukając tutaj jakiejś obiektywnej nauki, a nie jakiejś sensacji i próby tutaj zastraszenia właściwie tych wszystkich, którzy wydają jakieś książki i promują myśl Konecznego. Nie dajmy się zastraszyć, nie dajmy się ogłupić. Pamiętajmy o tym, że te prace Konecznego są także dostępne, opracowania dostępne online. Ja pozwolę Państwu, że zareklamuję coś, co ukazało się także pod moim kierunkiem. To jest wersja angielska, to jest wersja polska. Chodzi o prace, które powstawały w ramach projektu naukowego Polska filozofia chrześcijańska. To wszystko Państwo mogą znaleźć w internecie w pełnym wymiarze za free, mówiąc nieładnie. To jest dostęp. Czytajcie Państwo, bo tam jest także jasno pokazany wpływ myśli Konecznego na światową myśl społeczną, cywilizacyjną. W związku z tym próba jakby dyskredytacji Konecznego, robienie z niego antysemity, przypisywanie mu łatki, to jest jakby nie tylko działanie świadczące o nieznajomości jego pracy, ale przede wszystkim jakieś działanie wynikające raczej z kompleksów intelektualnych, bo chyba nie z złej woli, tak by trzeba było powiedzieć. No, nie oskarżajmy tutaj o złą wolę. Mhm. Na koniec, panie profesorze, w takim razie pytanie o to, jak dzisiaj wygląda recepcja Feliksa Konecznego w Polsce. Rozumiem, że skoro takie dzieła zebrane są dzisiaj wydawane, to ma to też być pewna podstawa do szerszego udostępnienia myśli Konecznego Polakom. Minister Przemysław Czarnek też się w to angażuje. Jaką rolę może pełnić Feliks Koneczny, gdy idzie o kształtowanie polskiej młodzieży i też docelowo polskich elit, i jaką rolę już ewentualnie pełni? Jak ta recepcja wygląda, co na tym polu jeszcze jest do zrobienia? Szanowny panie redaktorze, myśl Konecznego właściwie w Polsce zaczyna się
jakby rozwijać dopiero pod koniec lat 70. i to w podziemiu. Dlaczego? Dlatego, że z Instytutu Romana Dmowskiego przychodzą pisma, które zostały właśnie tam po raz pierwszy wydane, ale tak naprawdę o Konecznym można było mówić jawnie i na uniwersytetach, także w prasie, w szeroko pojętej publicystyce dopiero po 90. roku. W związku z tym my straciliśmy bardzo, bardzo wiele czasu, bo pamiętajmy o tym, że Konieczny umiera w 1949 roku, 10 lutego, więc straciliśmy bardzo wiele. Dlaczego się tak dzieje, że Konieczny był przemilczany? Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że on jasno wykazywał właśnie tę nierówność cywilizacji. I wykazywał jasno także, że ta cywilizacja, która faktycznie człowieka rozwija, to jest cywilizacja wytworzona przez wychowawczą działalność Kościoła katolickiego. W związku z tym, przepraszam, w związku z tym to może komuś nie odpowiadać. Krytykował też bardzo mocno Niemcy jako siedlisko cywilizacji bizantyjskiej. Wykazywał mongolskie, turańskie źródła Rosji. Wykazywał też jakby pójście w biurokratyzm, w różnego rodzaju elementy antyłacińskie wielu, wielu państwom zachodnim. To może się wszystko nie podobać. Dzisiaj o Konecznym pisze wielu autorów, kilka ośrodków tym się zajmowało. No, wspomniany tutaj już wcześniej Katolicki Uniwersytet Lubelski, tam przede wszystkim za sprawą świętej pamięci Mieczysława Alberta Krąpca pojawiło się bardzo wiele prac doktorskich, magisterskich. Nie chwaląc się, ja też popełniłem pracę doktorską zainspirowany właśnie myślą Konecznego i tutaj wskazaniami ojca profesora Krąpca, księdza profesora Maryniarczyka, ale także pan profesor Piotr Jaroszyński, pan profesor Henryk Kiereś, pan profesor Jan Skoczyński, wielu, wielu autorów pisało, także profesor Pucek, no, wspominając czy pan profesor Polak, także to wracają do niego. Dzisiaj proszę zwrócić uwagę, wszyscy mówią o cywilizacji łacińskiej. To jest kategoria, która została wypracowana przez Konecznego. Dzisiaj także z wielką mocą wyjaśnia się chociażby sytuację konfliktu tutaj wojennego między Ukrainą a Rosją, właśnie wskazując na cywilizacyjne źródła Rosji i pokazując, że właśnie ta cywilizacja zawsze musi dążyć do podbojów, do ataku, bo ona się rozwija tylko wtedy, kiedy pasożytuje, bo sama mimo tego, że dysponuje tutaj największym państwem na świecie, z największymi zasobami nieskończonymi ropy, gazu, złota, wszystkich właściwie minerałów, jest w ciągłej, jakby to powiedzieć, biedzie. No, dlaczego jest w biedzie? Dlatego, że cywilizacja nie pozwala na wszechstronny rozwój. W związku z tym do Konecznego jakby nawiązuje wielu autorów, wiele uczelni, Akademia Ignacjanum także, w której pracowałem także, w której właśnie powstały te tomy, także jest miejscem, więc nie brakuje ludzi, którzy czytają Konecznego, zresztą nie tylko z perspektywy cywilizacyjnej, bo pamiętajmy o tym, że Konieczny był zaliczany, jest zaliczany do teatrologów pierwszych polskich naszych. On właśnie pisząc recenzję teatralną, to był czas, kiedy właśnie Teatr Krakowski się niesamowicie rozwijał, dał nam świadectwo głębokiej polskiej kultury. Także to jest autor wieloaspektowy i korzysta z niego bardzo, bardzo wiele osób. No i powoli wchodzi na, jakby to powiedzieć, tutaj skalę myśli światowej, bo i Samuel Huntington, znany ze Zderzenia Cywilizacji, na niego się powoływał, czy wcześniej tu wspomniany, jeszcze w latach 60., kiedy w Polsce nie było można mówić, sam Arnold Toynbee. Także ja będąc na uniwersytecie kiedyś w Nowym Jorku, St. John's University, też spotkałem osoby, które znały Konecznego i wiedziały, jak ważny jest to autor. W związku z tym no, trzeba się liczyć na to, że ta myśl i studia nad Konecznym będą coraz liczniejsze, a jak chociażby wbijemy
hasło Feliks Koneczny w jakąś wyszukiwarkę w internecie, no to znajdziemy tam tysiące, właściwie miliony rekordów, bo coraz więcej osób o tym autorze pisze, ale tu nie chodzi o autora, tylko chodzi o problematykę, którą on porusza, problematykę cywilizacyjną. I myślę, że będzie tych tematów jeszcze więcej, jeszcze większe zainteresowanie, bo choćby wojna na Ukrainie, którą Rosja wywołała, pokazuje, tak jak mówił pan profesor, dobitnie, że te cywilizacyjne różnice ciągle są i ciągle napędzają kraje i co więcej, Koneczny opisywał je po prostu trafnie, jak to dzisiaj widzimy, więc niech to też będzie zachętą dla wszystkich, żeby Konecznego studiować. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę, bardzo dziękuję także wszystkim widzom za uwagę i zachęcam do tego, żeby czytać profesora Konecznego, żeby czytać te książki także, które pan profesor prezentował i żeby wspierać nasz kanał. To można robić tak, jak jest rozpisane pod tym nagraniem. Można oglądać filmy Miłosierdzia, Łasce i Potępieniu. Dla naszych darczyńców jest ten dostęp dzisiaj możliwy, także wszystkie informacje pod tym nagraniem. Raz jeszcze dziękuję, kłaniam się z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, pozdrawiam pana redaktora i wszystkich widzów. Dziękuję.